Wyjątkowy prezent w reżyserii Tomasza Sapryka w Małej Warszawie. Co jeśli prezent nie przypada Wam do gustu? Dostajecie książkę, która nie jest zgodna z Waszym światopoglądem. Przecież może się tak zdarzyć. Jak zareagujecie? W bohaterze tej sztuki książka, którą dostaje od swojego najlepszego przyjaciela, wspólnika, budzi lekką bulwersację i otwiera pewnego rodzaju puszkę Pandory, z której to wszystko się wylewa i ten prezent jest takim pretekstem, takim symbolem demaskującej się relacji dwóch panów, którzy na co dzień są również wspólnikami, prowadzą portal dla seniorów, portal miłosny. No i różne rzeczy wychodzą na jaw. Doskonała gra aktorska Aleksandry Popławskiej, która jest żoną jednego z bohaterów, który obchodzi urodziny właśnie, Jan Wieczorkowski i Marcin Bosak. Tak, to oni władają sceną i całą historią. To oni budują cały klimat spotkania. Klimat spotkania buduje fantastycznie francuska muzyka, dobrana fantastycznie do tego spektaklu, co jest bardzo takie żywiołowe, no i widać tą francuskość, tak. Scenografia jest w takim dobrym smaku, dobrego domu, na wysokim poziomie. Jeżeli cenicie sobie talenty tej całej trójki, to warto iść na ten spektakl i przeżyć z nimi ten wieczór urodzinowy i wyrobić sobie swoje zdanie, swoje opinie na tematy, które są przedstawione w tej sztuce. Może ktoś z Was spotkał się z różnymi sytuacjami, których tutaj nie mogę zdradzić, ale które mają miejsce. No tak, warto. Warto iść, warto.